Za każdym razem jak przejdę, to mnie łapią i przerzucają z powrotem na tę stronę. Idziemy do Niemiec. Nie chcemy zostać w Polsce. Zawrócili was? Tak. Jak przyjechaliście na Białoruś? Przez Moskwę. Granica. Jedno słowo wystarczy, by pobudzić w nas wszystkich zmysły i zakwestionować człowieczeństwo. Wielu wiedziało o tym, co się dzieje, ale mało kto faktycznie widział. Słuchy i dobiegające historie były odległymi bajkami. Dla niejednego z nas czymś nierealnym. Opowieścią, która może być prawdziwa, ale jest tak odległa, że nie podejmowaliśmy się nawet analizy, przyjmując jedną bądź drugą wersję wydarzeń jako swoją. Dzisiaj jednak możemy nareszcie poznać prawdę, bądź przynajmniej jej część, ujrzeć i dokonać własnej analizy. Jaką więc drogę rozumowania obierzemy? Kto rzeczywiście kłamie? Czy nasze służby naprawdę podejmują się okropnych rozwiązań dla utrzymania porządku? Tak jak mówią nam media. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam na kanale Bądź na bieżąco i jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym z góry zaznaczyć, że w filmie będziemy podnosić tematy, na które algorytm jest szczególnie wrażliwy. Stąd też zamiast używać zwrotów, które mogą zostać odebrane jako wiecie jakie, będziemy w formie zamiennej nazywać przykładowo przyjezdnymi, przybyszami. To tak w celach klaryfikacji. Wspomnę jeszcze tylko, że jeżeli jesteście zainteresowani tematem przyjezdnych, to ostatnio na naszym kanale pojawił się podobny film z serii materiałów specjalnych, w którym omawiamy, jak władza manipulowała naszą opinią na ich temat i jak zmieniali zdanie w ich kwestii. Link do materiału macie rzecz jasna w opisie, a teraz już bez dłuższego przynudzania wróćmy do relacji z granicy. Maria Wiernikowska jest doświadczoną dziennikarką i korespondentką wojenną, która obecnie współpracuje z kanałem Zero, prowadzonym przez Krzysztofa Stanowskiego. Wcześniej pracowała dla TVP, gdzie zdobyła uznanie za swoje reportaże z Jugosławii, Czeczenii, Rosji, Bośni i Hercegowiny oraz Afganistanu. Obecnie jest znana głównie ze swoich relacji z konfliktu izraelsko-palestyńskiego, zwłaszcza ze Strefy Gazy, skąd dokumentowała wydarzenia związane z trwającymi tam napięciami i walkami, przedstawiając jednocześnie sytuację mieszkańców. Teraz jednak postanowiła zająć się tematem nam najbardziej aktualnym i palącym dla nas, dla Polaków. Postanowiła wybrać się na granicę tuż przed aktywowaniem strefy buforowej. Miała okazję rozmawiać z mieszkańcami i pojawiającymi się na granicy przyjezdnymi, a to, co miała okazję usłyszeć, zdaje się być zupełną odwrotnością tego, co nam się obecnie przedstawia. Od jak dawna tam jesteś? Od 3 miesięcy? Tak. Za każdym razem jak przejdę, to mnie łapią i przerzucają z powrotem na tę stronę. Jak to jest, jak cię złapią? Bardzo b***. Która policja? Tutejsza? Ci, tutaj. Tu czy tam? Po tamtej stronie, po Landzi. Jak się już przejdzie, to zabierają telefon. Psują, zabierają buty i wszystko. Aha. Szukają pieniędzy i wszystkiego. Ci tutaj też. Przerzucają was, tak? Słowa te nie pokrywają się z tym, co mówi się w naszych mediach. Przynajmniej nieobecnie. Zgadzałoby się natomiast to z przykładowo relacjami osób należących do ugrupowania, o którym jest tak głośno, a które trudni się wspieraniem przybyszy, czyli granicą. Docierają do nas zupełnie sprzeczne zeznania. Patrz, on ma pistol. Jak będę chciał przejść, to on zacznie s***. Takie małe kulki, wiesz? Ludzie tu codziennie sobie chodzą wzdłuż płotu, a oni pif-paf strzelają. Normalne. Że tu chcesz przejść, to też nie jest normalne. Próbowałeś przejść granicę normalnie przez oficjalne przejście? Nie. Dlaczego? Masz dokumenty, paszport. Nie, nie mogę przejść. Trzeba mieć wizę.
Mężczyzna jest tam od 3 miesięcy, sam tak powiedział. Wskazuje na to, że każde przejście przez granicę kończy się wzmożonym ostrzałem, podczas gdy chwilę wcześniej wskazywał na to, że sam granicę wielokrotnie przekraczał. Ponadto, nawet jeżeli argument o niszczeniu mienia i zawracaniu na granicę był zasadny, to nasze służby, no właśnie, czy nie powinny właśnie tego robić, dbać o bezpieczeństwo naszych granic? Być może nie znamy realiów tego, co ma tam miejsce, jednak mamy namacalne dowody na to, że stróże prawa mają powody do obaw o własne bezpieczeństwo. Mateusz Sitek, 21-letni żołnierz, został 28 maja, chyba wszyscy dobrze wiemy co, podczas pełnienia służby. Stał wówczas na straży przy granicy, podczas gdy przyjezdni zaczęli ją forsować, przerzucając dzidy między metalowymi prętami muru stojącego na ich drodze do Nowego Świata. Młody żołnierz, który poniósł najwyższą cenę, stał się symbolem nie tylko tego, co zmierza nieubłaganie w naszym kierunku, ale również dysfunkcji panującej na najwyższych szczeblach naszej władzy. Młody, ambitny mężczyzna pożegnał się z nami znacznie szybciej niż powinien, a było to spowodowane tym, że nie mógł się bronić. Z tym pacjentem byłam. To ten, tak? Ten, co 20 lat miał i co? I poszedł człowiek do grobu, no. Kto go przywiózł? Pogotowie czy straż? Pogotowie. Przytomny był jeszcze? Tak, był przytomny. Jeszcze co najważniejsze, nie dbał o zdrowie, tylko myślał jak to, żeby w wojsku być. Powiedział coś? Tak, no mówił, że chyba już do wojska nie wróci, ale miał nadzieję, że wróci. No. A dlaczego? Dlaczego? Co on? Dlaczego mówił, żeby nie wrócił do wojska? No bo to ostrzałowy. Ja rozumiem, nie, a dlaczego on chciał nie wrócić do wojska? On chciał. A! Jego marzeniem było wojsku w ogóle, bardzo. Tak mama nam mówiła, że marzenie było być w wojsku. Gdzie był ten wzmożony ostrzał, o którym mówił człowiek przebywający za murem? Czy gdyby nasze wojska miały możliwość robienia tego, o czym mówi, to czy do tej sytuacji w ogóle by doszło? Mówimy o latach, kiedy to przybysze mogli nauczyć się tego, jak działać i zbadać to, na jak wiele mogą sobie pozwolić. Organizując takie działania, pokazują, że nie martwią się o swój dobrobyt, nie obawiają się naszych władz w takim stopniu, jak wielu z nich wskazuje, a przynajmniej nie wygląda to tak, jakby obawiali się najwyższej kary. Był. Tak, to trafili... Tutaj, ja w tym wiem, miejscu, gdzie się jest. Schodzą te. Bo ja myślałam, że on nie był w kandydatce. Ale taki plan, ten chłopak, który po prostu za młody w takim miejscu, w którym się znalazł. Pani by wysłała dzieciaka do wojska? No ale nie w takim wieku, żeby był tam na granicy, przy granicy. On jeszcze nie miał doświadczenia. A ci uchodźcy to dla mnie taka dzicz jest po prostu. Oni nie patrzą, czy to dziecko, czy nie dziecko. Tego, czego dokonali, nie da się raczej usprawiedliwić tym, że mogli zyskać w ten sposób taktyczną przewagę. Nie umożliwiło im to przedarcia się przez przeszkodę i nie przyniosło korzyści. Ludzie, którzy tego dokonali, zrobili to z pełną premedytacją. Może frustracją, jednak ewidentnie nie obawiali się tego, że poniosą za to srogą karę. Co jednak może zastanawiać równie mocno jak to, czemu nie obawiają się oni naszych służb. To, kto ich wspiera w tym, czego się podejmują. Od dawna pojawiają się oskarżenia pod adresem wschodnich sił o wspieranie napływu przybyłych. Polska oskarża Rosję i Białoruś o prowadzenie operacji mających na celu destabilizację granicy Unii Europejskiej poprzez instrumentalizowanie migrantów. Zdaje się jednak, że kwestia ta nie podlega już nawet negocjacji i dyskusjom. A jak ładujesz telefon? Nie ma tu gdzie ładować. Kiedy przyjeżdża ten facet, to przywozi powerbanki. Kto taki? Znowu grupą przyjeżdża. Skąd jesteś? Z Afganistanu. Według polskich władz migranci przybywający na granicy są często wyposażeni w sprzęt ułatwiający przekraczanie jej, takie jak narzędzia do obrony, bądź oczywiście ofensywy, obiekty niezbędne do cięcia drutu czy środki komunikacji. Choć dzisiaj znacznie bardziej pożądanym produktem są lewarki do poszerzania przestrzeni między prętami.
Skąd mieliby je zdobyć, jeśli nie od władz Białorusi? Ci ludzie, którzy twierdzą, że pochodzą z ubogich i rozpadających się państw bez grosza przy duszy na ciepły posiłek, mieliby mieć gotówkę na taki sprzęt. Nawet jeżeli, to skąd by go nabywali? Uwzględniając przy tym także, że tak wielu z nich deklaruje, że przy granicach koczuje już od wielu miesięcy. Nie mogli przywieźć ze sobą lewarka, kiedy zamiast żelaznych krat stały druty. Nie byłoby żadnych podstaw, by przywieźć go ze sobą i marnować przestrzeń w trudnej podróży na przedmioty, których użyteczność na dawne warunki byłaby podważalna. Co jest jednak faktem, to to, że wiedzą, jakie okoliczności im towarzyszą. Mają tego pełną świadomość i wiedzą, co mają robić, by osiągnąć swój cel. Zgodą. Są komunikatory, są media społecznościowe. Osoby idące tutaj doskonale wiedzą, czego się mają spodziewać i takie ryzyko biorą pod uwagę. Zdarzały się przypadki, że osoba przejeżdżała na przejście graniczne i twierdziła, że chce w Polsce złożyć wniosek o ochronę międzynarodową. No jasne. I to byłoby normalne, gdyby nie to, że oni nie mają paszportów często, tak mówią. Że im zniszczyli paszporty Białorusini albo wy. Bardzo często jest tak, że takie osoby nie mają tych dokumentów, bo nie chcą ich mieć, bo chcą ukryć swoją tożsamość. Oni sądzą, że dzięki temu będzie trudniej ich zidentyfikować, może mają coś na sumieniu, poza tym jest wykaz państw, do których powroty są zabronione z ustawy. I bardzo często mamy takie przypadki, że ktoś się podaje z obywatela innego państwa, a później wychodzi w trakcie, że jednak pochodzi z innego rejonu. Że ma dobrze, a nie ma Tak, tak. On wszyscy twierdzą raptem, że są z jakiegoś państwa, gdzie jest okazuje się, że wcale nie. Wielu z nich, według ich własnych relacji, mogło mieć już nawet zagwarantowane wygodne życie gdzieś indziej. Skąd znasz rosyjski? Studiuję w Rosji. Skąd jesteś? Z Jemenu. Z jakiego więc powodu decydują się na to, by opuścić wygodny kąt? Co innego mogłoby ich zachęcić, niżeli słowa władz, na przykład rosyjskich bądź ich własnych ludzi przebywających za naszymi granicami, którzy deklarują, że tutaj żyje się dobrze i im pomogą? Tak czy inaczej, mało prawdopodobnym jest, że siły zewnętrzne nie maczały w tym palców. Żyjemy w niekończącej się erze kłamstwa i obłudy. Trudnym, o ile w ogóle możliwym w naszej pozycji, jest ocenienie tego, co jest prawdą, a co kłamstwem. Możemy być oszukiwani z każdej strony, przez Zachód i przez Wschód, a także przez przybywających, którzy mogą dostosowywać swoją narrację do tego, co chcą w ogóle osiągnąć. Przez długie lata mówiono nam, że to oni są ofiarami, że to nasze wojska wykonują swoją pracę źle, a ci ludzie potrzebują pomocy. Mówiono o kobietach, najmłodszych, działano tak, aby uderzyć w nasz czuły punkt. Szybko okazało się jednak, że większość przybywających to osoby o zupełnie innym profilu. Nasze obecne władze także zmieniły narrację i strategię działania. Wraz z kolejnymi doniesieniami i rosnącym niepokojem nasza opinia uległa gwałtownej zmianie. Niemal każdy Polak nie dostrzega miejsca dla przybyłych w naszych szeregach. Stanęliśmy po zupełnie przeciwnej i skrajnej stronie. Czy więc nie zapomnieliśmy o tym, że to, o czym nam mówiono pierwotnie, też nie musi być stuprocentowym kłamstwem? Pomocy. Jesteśmy tu od 28 dni. Prosiliście żołnierzy o pomoc? Z żołnierzami nie ma problemu, są w porządku. Ale staramy się o przejście do Polski, chcemy zostać w Polsce. Ale nie możemy. Moja córka tutaj od 2 dni. Ile lat ma córka? Tu leży. Ma jakieś zatrucie. To wstrząsające obrazy, o których we wściekłości możemy powoli zacząć zapominać. Z drugiej jednak strony kierowanie się sceptycyzmem jest równie uzasadnione. Zbyt długo byliśmy okłamywani. Rodzice mogą kazać się też tak zachowywać. W końcu to dziecko i w dodatku płci żeńskiej. Wygodne rozwiązanie, pływające na emocje.
Oczywiście jest to też kompletnie prawdopodobne, że w tych warunkach jej zdrowie podupadło. Czyja jest to jednak wina? Jej ojciec na własną odpowiedzialność zabrał tam swoich najmłodszych, ryzykując ich zdrowiem, czy nawet życiem. Co by nie było, właściwą odpowiedzią byłoby przynajmniej przekazanie niezbędnych medykamentów, do czego według mediów nie doszło. A jak córka się czuje? Po prostu popatrzyli na nią, powiedziałem, co się z nią dzieje, a oni dali mi te torby z jedzeniem. A co z lekarstwami? Dali coś? Nie, żadnych lekarstw. Powiedział im pan, że chcecie zostać w Polsce? Że musicie jechać do szpitala? Tak. I co powiedzieli? Nic. Tylko jedzenie dali. Ale ona jest chora. Tak. Co pan teraz zrobi? Możemy w nieskończoność głowić się nad tym, co jest prawdą, a co kłamstwem. Zdrowa i umiarkowana analiza będzie jak najbardziej na miejscu, jednak niekończące się drążenie zda się również na nic. Pewnie nigdy nie poznamy całej prawdy. Nie będziemy wiedzieli, ile osób poniosło najwyższą cenę, jak wiele było kobiet i kto to zaczął. Co czują i myślą żołnierze, bo oni też nie mogą o tym mówić, jak również przybysze oraz kto tutaj rozdaje karty. Nie oznacza to jednak, że nie mamy rozliczać tych, którzy są za ten stan rzeczy odpowiedzialni i którzy wspierają nagminne łamanie prawa, nie ponosząc za to żadnych konsekwencji. Polska grupa, która pomaga ludziom. W Polsce. A to prawdopodobnie granica. Tak, granica. Yes. I know them. Tak, znam ich. Powiem im, że tu jesteście. My mamy ich... Yes. Granica. Ktoś im powiedział, że mają czekać na grupę Granica. Zwróciłam się do aktywistów. Pisałam do kilku organizacji. Grupa Granica odmówiła. Od Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego dostałam taką odpowiedź. Nie wystąpimy przed kamerą kanału, który jest skrajnie upolityczniony, stronniczy. Godzinę później na Facebooku pojawił się taki post u niejakiego Czabana. Czaban robi raban. Uwaga, ratownicy humanitarni. Kanał Zero, propagandowa tuba PiS i Konfederacji, próbuje wciągnąć nas do swojej gry. Szukają aktywistów, by ich nagrać pod pozorem relacjonowania sytuacji na pograniczu. Pod tymi ludźmi prawo się z jakiegoś powodu ugina. Powinniśmy ubiegać się o informacje, które w końcu zdradzą nam to, kto stoi za ich finansowaniem. Co jednak jest naprawdę istotne, to to, że nie możemy teraz dać się podzielić. Musimy twardo stać przy swoim i nie dać się manipulować. Bez wątpienia wielu będzie się takiej próby podejmowało. Jeżeli inna narracja będzie na rękę naszym władzom, czy też tym, którzy rzeczywiście pociągają za sznurki, to wielka próba dla naszego społeczeństwa. Test lojalności i egzamin na to, czy mimo wszystko pozostanie w nas element człowieczeństwa, który próbują obecnie w nas zgasić. Czy jesteście w stanie się zjednoczyć przeciwko wspólnemu wrogowi? I kto tu naprawdę jest tym wrogiem? Grupa Granica powinna być prześwietlona przez służby kontrwywiadu. Kto ich finansuje? Kto lobuje dla nich przywileje u polityków, by aktywiści mogli wejść do strzeżonej strefy buforowej, a sami aktywiści Grupy Granica powinni zostać z Polski wykopani. Najlepiej tam, skąd biorą pieniądze. Proste.